Cześć, Patryk z tej strony. Witam, ostatnio uczestniczyłem w Zoom w projekcie Estate i na tym projekcie zadałem parę pytań, też inni uczestnicy tego Zooma jako inwestorzy, jak uczestnicy, partnerzy mogli zadać pytania do pana Włodzimierza, aby dowiedzieć się, co się dzieje aktualnie z projektem, jakie nastąpiły, że tak powiem, aktualne wydarzenia. I pan Włodzimierz przedstawił, że tak powiem, w liczbach konkrety, ile tokenów się sprzedało, jaka to była kwota. Pewnych rzeczy jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy, czyli mianowicie ile tokenów na tą pierwszą dywidendę, która będzie w styczniu, będzie uprawniona. Ale jeszcze wiele innych fajnych tematów są poruszonych, także zapraszam cię do tego Zooma. Obejrzyj sobie, to jest, że tak powiem, retransmisja, ale takie Zoomy się zdarzają na żywo, na które chętnie bardzo zapraszam. Daj znać w komentarzu, w opisie znajdziesz różne linki, gdzie możesz się ze mną skontaktować bezpośrednio i powiem ci dokładnie, kiedy i o której godzinie to się znajduje. Przejdźmy sobie jeszcze na ekran. Tak wygląda panel, jeśli chodzi o tokeny. Tutaj mamy stage. I tutaj bardzo ciekawa informacja. ICO się zakończyło. Cena była 40 centów, ale tutaj padła decyzja, że te tokeny, które przeznaczone były na marketing, zostały dorzucone do puli. I tutaj mamy 270 tysięcy jeszcze w tej chwili jest do wykorzystania i mamy do 20 lutego termin na ich zakup. Także jeśli zastanawiałeś się nad tym projektem, masz ochotę dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu. I lecimy teraz z Zoomem, także miłego słuchania. Ja dziękuję ze swojej strony za uwagę i chciałem przekazać głos Włodzimierzowi Piwowarczykowi, naszemu właścicielowi firmy Estate Project, aby przekazał najświeższe informacje oraz powiedział o dalszych planach rozwojowych. Tak więc oddaję, Włodku, tobie głos. Dziękuję bardzo, Mariusz. Słychać mnie dobrze, drodzy Państwo? Tak, tak. Tak, słychać. Świetnie. Czyli jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie, korzystając z okazji, ponieważ mamy styczeń, pierwsze dni nowego roku. Chciałbym wszystkim z tego miejsca złożyć szczęśliwego nowego roku, dobrych wyników, dobrej współpracy z nami i przede wszystkim dużo flipów. I tego ostatniego to życzę tak Państwu, jak i sobie, jak i nam wszystkim. Hej, moi drodzy, ponieważ faktycznie rok 2019 zakończył się, to jest to taka data dosyć dla nas istotna. Przede wszystkim dużo zmian wnosi nowy rok. No, pierwszą zmianą istotną, którą chciałbym Państwu formalnie zakomunikować, czy też o tym wspomnieć, to jest oczywiście zakończony projekt ICO. To, co widzicie Państwo na ekranie, te ostatnie godziny, które w tej chwili jest sprzedaż tokena, to ona formalnie 31 grudnia zgodnie z white paperem miała się zakończyć. Chcieliśmy zrobić tą ciągłość do dzisiejszego mojego wystąpienia, tego webinaru. Natomiast projekt ICO jest projektem w chwili obecnej, możemy śmiało powiedzieć, zakończonym. I teraz, drodzy Państwo, co z tego formalnie będzie wynikało? Pozwoliłem sobie przygotować takie krótkie podsumowanie liczbowe. Uważam, że wszyscy powinniście wiedzieć, jak ten nasz projekt przebiegł. No i wygląda to tak w liczbach. Otóż jeśli chodzi o sprzedaż tokenów, sprzedaliśmy 5 337 140 tokenów. To jest nasza sprzedaż. Na marketing i promocję zużyliśmy 450 tysięcy tokenów. 20%, które firma zatrzymuje, to wypada 1 157 000 tokenów. I postanowiliśmy wypalić. W tym miesiącu dokonamy pierwszego spalenia. Zostanie zniszczonych, spalonych 90 milionów tokenów. Czyli pozostanie nam taka sztywna rezerwa. Postanowiliśmy w tym kierunku pójść. Zostawimy sztywną rezerwę około 3 milionów tokenów. To będą tokeny, które oczywiście nie będą brały w żadnym wypadku udziału w podziale zysków. To będzie nasza sztywna rezerwa i chcemy ją przeznaczyć na kilka celów. Pierwsza rzecz to jest oczywiście dalsza promocja. Te 3 miliony, co zostawimy, to łącznie z tymi tokenami marketingowymi to będzie kwota 3 450 000, czyli dużo, dużo poniżej tego limitu założonego. Natomiast chcielibyśmy te tokeny, drodzy Państwo, wykorzystać na ich przeznaczenie, będzie miało kilka etapów.
to już będą ostatnie tokeny, którymi będziemy jako firma, jako my wszyscy dysponować. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, ich przeznaczenie to będzie dalsza promocja, dalszy marketing. Posłużą również do fizycznego zainicjowania giełdy, bo termin 20 lutego jest terminem niezagrożonym, więc będziemy chcieli w sposób sztywny, w sposób bardzo dokładny utrzymać to i 20 lutego nasze tokeny pojawią się formalnie na giełdzie zgodnie z naszym roadmapem. Chcemy też zostawić pulę takich tokenów dla inwestorów, którzy będą mogli mimo wszystko do nas w dalszym ciągu przystąpić, zwiększyć kapitał zakładowy spółki, co przełoży się na dodatkowe możliwości, dodatkowe generowanie zysków. Drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz, którą postanowiliśmy zrobić. Otóż zostaliśmy może nie zasypywani, bo to jest za mocno powiedziane, ale dużo dostawaliśmy takich od Was sygnałów, żeby była możliwość zreinwestowania tych zysków styczniowych, o których mówiliśmy. Państwo chcecie, przynajmniej część z Was chciała mieć możliwość zreinwestowania zysków. Z uwagi na fakt, że tokena nie ma na giełdzie, czyli w tym okresie styczniowym nie będzie możliwości dokupienia fizycznie tokenów, to postanowiliśmy część tej puli marketingowej, którą zatrzymamy, przeznaczyć jeszcze na sprzedaż tokenów w stałej cenie 20 centów. Czyli to będzie jeszcze możliwość dla tych osób, które będą chciały sobie, załóżmy, zwiększyć pulę, zwiększyć zaangażowanie, ostatni moment, ostatnia możliwość. Dla tych osób, które będą chciały zreinwestować otrzymane, wypracowane przez nas pierwsze zyski, będą miały taką możliwość. No i jest też bardzo duża grupa osób, która nie ma wykonanego limitu 2000 tokenów. Więc te osoby będą miały możliwość albo swoje tokeny później wyzbyć się na giełdzie, albo zwiększyć sobie ten limit przynajmniej do 2000, żeby mieć możliwość czerpania korzyści. Bo pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli nie mamy 2000 tokenów, to nie bierzemy udziału w podziale zysków. To jest tak zwany dolny limit, dolna granica. Teraz tą sprzedaż taką dodatkową z tej puli marketingowej w bardzo ograniczonym zakresie będziemy prowadzili do momentu, dopóki nasz token 20 lutego nie zostanie zainicjowany na giełdzie i nie będzie można już kupować go na giełdzie. Wtedy automatycznie całkowita sprzedaż zostanie zlikwidowana. To odnośnie tokenów. Teraz tak, drodzy Państwo, jeśli chodzi o wypłatę zysków, w dalszym ciągu termin około połowy stycznia jest terminem niezagrożonym, więc w tym okresie będziemy chcieli dokonać wypłaty zysków i zrobimy to na dwa sposoby, na dwa różne sposoby. Przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy wypłacili swoje tokeny z systemu i mają je na swoich zewnętrznych portfelach, dokonamy przelewu przy pomocy Ethereum na te portfele. Natomiast ci z Państwa, którzy trzymają tokeny na naszej stronie, no to będą mieli wszystko ułatwione, bo na koncie głównym, czyli tu, gdzie mamy main, pojawi się po prostu odpowiednia kwota i tą kwotę będzie można przy pomocy kryptowalut wypłacić, zrealizować na dowolnej giełdzie. Więc dla tych z Państwa, którzy mają tokeny w naszym systemie i tam przetrzymują, to w okolicach około połowy stycznia zobaczycie tam określone naliczenie, określoną kwotę i to będą pieniądze do rozdysponowania bez żadnych oczywiście ograniczeń. Także tak zrobimy, jeśli chodzi o wypłatę. Ostatnim elementem, którym chciałbym na szybko się podzielić z Państwem i przekazać, to przede wszystkim ten nasz pierwszy flip w Tychach. Tam podpisaliśmy już przedwstępną umowę sprzedaży. Mieszkanie zostało zakontraktowane w tej chwili na 247 tysięcy złotych. Za tą cenę będziemy je fizycznie sprzedawać. Pieniądze zainkasujemy w połowie stycznia. I to mieszkanie oczywiście, ten zysk będzie przewidziany, jest przewidziany do wypłaty Państwu. My jako firma mamy możliwość zatrzymania 20% zysków, natomiast postanowiliśmy z tego pierwszego flipa nie zrezygnować, także pełną tą kwotę w wysokości 56 350, bo dokładnie z taką kwotą zakończyliśmy zysk na pierwszym naszym flipie. Te pieniądze zostaną w styczniu rozdysponowane. No to jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o taki suchy raport, to ja w zasadzie mam stylem telegraficznym wszystko za sobą. Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś pytania, oczywiście, to korzystając z okazji, możemy chwilę porozmawiać.
Okej, jeśli ktoś ma jakieś pytania, można oczywiście odmutować sobie mikrofon i zadać Płotkowi pytanie, lub jeśli ktoś chce napisać, to na czacie możecie również zadać pytanie. Czy wszystko jest oczywiście zrozumiałe, to co Włodek przekazał? Tak, dzięki Mariusz. Dobrze, to tak jak ostatnio, tylko tym razem bez kamerki, bo nie mogę akurat uruchomić pytanko, bo z tego co wiem, 3 kolejne nieruchomości zostały już nabyte, tak? I w jakim etapie one są realizacji? Bo wiem, że miała być wzbogacona ekipa, te, która miała się zajmować tymi remontami. Czy się udało taką ekipę pozyskać i jak to wygląda na dzień dzisiejszy i jak to na kolejne dni? Tak, prace trwają aktualnie na naszym lokalu w Bytomiu. Tam pracuje 5 osób jednocześnie. To jest dużo, jak na takie mieszkanko to jest dużo osób. Ja optymalnie uważam, że 2 osoby to jest idealny zespół. Tam mamy 5 osób. W tej chwili mamy już tam wykonane sufity, ściany. Częściowo jest wykonana łazienka. I to ścianka dodatkowa, którą mamy wykonaną, tam dodatkowe pomieszczenie mamy przewidziane, które zrobimy. W ten sposób z takiej małej łazieneczki zrobimy osobną ubikację kosztem kuchni. Natomiast kuchnia w tamtym mieszkaniu naszym bytomskim jest na tyle duża, że i tak zmieści się kuchnia klasyczna plus jadalnia. I to mieszkanie będzie gotowe w styczniu, czyli w tym miesiącu i ono, no tak mówiąc brzydko, pójdzie pod młotek, czyli też będziemy sprzedawali je. I ten zysk z tego mieszkania styczniowego już zasili naszą pulę lipcową. Czyli tu mamy akurat do czynienia z taką sytuacją, iż mieszkanie mamy na pograniczu naszych cykli rozliczeniowych, czyli stary cykl i nowy cykl. Część prac zostało wykonane w grudniu, natomiast cała sprzedaż i rozliczenie tego mieszkania zasili nasze wszystkie konta w lipcu. Okej, tutaj mam pytanie z czatu. Ile flipów realnie w roku 2020 planujemy? To jest bardzo trudne pytanie i ja bym odpowiem może, dlaczego ono jest trudne. Przede wszystkim flip flipowi nie jest różny. Flipy są w różny sposób wykonywane. Przede wszystkim w zależności od tego, jakie my kupimy mieszkanie, czy proste, szybkie, małe, z niewielkim zyskiem, no to wtedy takich flipów robimy więcej, albo zaangażujemy większy kapitał i wtedy zysk też jest kilkukrotnie większy. Wtedy mamy jedno mieszkanie, które w zasadzie odpowiada 3 malutkim mieszkaniom. Także sama ilość niewiele nam mówi. To jest bardzo błędny parametr i potrafi być bardzo mylący. Zobaczcie, moi drodzy, to mieszkanie w Tychach, które zrobiliśmy, mamy zysk wygenerowany 56 350, czy z tego naszego minimalnego 30 tysięcy, prawie zrobiliśmy 2. Można powiedzieć, że to jest flip podwójny. No i przede wszystkim też mogliśmy go odpowiednio przyspieszyć, ale ja sam stałem na stanowisku, żeby nie przyspieszać prac, nie stracić jakości, żeby utrzymać po prostu jakość wykonania, gdzie to się przekłada na wyższą cenę, wyższy zysk, wyższa stopa zwrotu, wyższy ROI. Coś, co jest dużo bardziej korzystne. No nie ukrywam, że satysfakcja z takiej pracy i opinia też jest dużo lepsza. Także trudno powiedzieć, ile planujemy zrobić flipów. Na pewno będzie ich więcej niż w pierwszym naszym półroczu, gdzie mieliśmy raptem 2-3 miesiące pracy. Musicie też wiedzieć, że naszym założeniem jest takim, żeby każdy cykl rozliczeniowy, czyli styczeń, czerwiec, lipiec, grudzień, był lepszy od poprzedniego. Te wyniki mamy co każde półrocze poprawiać. Takie jest nasze założenie. Jak się półrocze kończy, my siadamy, analizujemy, patrzymy, co jest do poprawienia, gdzie możemy jeszcze dokonać określonej optymalizacji, gdzie pewne nasze prace nie były optymalne, co należy usunąć, co należy zmienić. Tak to będzie też sukcesywnie się zmieniało. Ekipa też nie jest nigdy stała. Zawsze to ta rotacja pracowników jest dosyć spora, zwłaszcza teraz w początkach naszej działalności, jakby na to nie spojrzeć, my tą rotację mamy ponadnormatywną. Więc to też z czasem będzie wyglądało inaczej. Na pewno ten wynik będzie relatywnie dobry. Zobaczymy, czy dojdziemy do tych wyników, o których mowa jest na webinarach. Chciałbym, żeby tak było. I myślę, że to będzie możliwe, ale w drugim cyklu rozliczeniowym, w drugim naszym półroczu, czyli lipiec, grudzień. Ten jeszcze cały czas się
cały czas jesteśmy na tym etapie początkowym. Natomiast, żeby tak odpowiedzieć konkretnie, faktycznie ile tych flipów zrobimy, no to flip trwa około, cały proces sprzedażowy około 3 miesięcy, 3-4 miesiące trzeba liczyć. W zależności od tego, czy mieszkanie mamy proste, czy nie. Więc przy dwóch liniach flipowych, bo to możemy zrobić, jesteśmy w stanie zrobić 4 flipy, może 5 w pół roku. Nie sądzę, że więcej byłoby dobre, bo też musicie wiedzieć, że każde takie przyspieszenie i robienie na siłę zwiększa ryzyko wygenerowania albo mniejszego ROI, czy wręcz zrobienia straty. Jeżeli pewne prace będziemy musieli powtórzyć, nie mamy dobrze zaplanowanych, nie ma architekta, nie mamy wprowadzonych określonych zabezpieczeń, to takie wszystko poganianie na szybko, to nie jest dobra metoda na pieniądze. Okej, okay, kolejne pytanie. Ile w tamtym roku zostało sprzedanych mieszkań? No to mieszkanie, które teraz sprzedajemy w Tychach, to jest nasze pierwsze sprzedane mieszkanie. I tutaj też chciałem przypomnieć, że od połowy maja 2019 roku trwało nasze ICO, gdzie środki pozyskiwaliśmy na różnym etapie, w różnych miesiącach. Natomiast teraz po zakończeniu ICO, gdzie mamy już pozyskane środki, wiadomo, sprzedaż, tak jak Włodek wspomniał, dalej będzie, ale jest już to, ten temat już rozhulany. Jest kolejne mieszkanie, które Włodek wspomniał, że obecnie się flipuje, trwa remont. Jest oczywiście też jeszcze jedno mieszkanie, które lada moment będzie również flipowane i cały czas trwają prace, idzie to do przodu, tak więc najgorszy był ten pierwszy okres, gdzie byliśmy tak naprawdę ICO i dopiero pozyskiwaliśmy środki, tak? Dokładnie. Mariusz, przepraszam cię. Tak? To pierwsze mieszkanie, które zrobiliśmy w tamtym roku, ono nie było po to, żeby zrobić szybko mieszkanie, żebyśmy już rozpoczęli naszą pracę w celach zarobkowych. Tu chodziło o to, żeby pokazać, jak pracujemy, co robimy, jak robimy i niejako przy okazji wygenerować pierwsze zyski. Pamiętajcie, że myśmy zgodnie z white paperem mieli zaplanowany zakup mieszkania. Mieliśmy zakupić mieszkania i myśmy się koncentrowali na pozyskiwaniu funduszy, na promocji, na emisji ICO. To był nasz cel i to był plan na rok 2019. Rok 2020 to oczywiście już jest inna sytuacja. Teraz bierzemy się, jak to się mówi, za pracę i dlatego mamy pełne cykle rozliczeniowe i każdy cykl będzie lepszy od kolejnego. Patrzę teraz tak na datę, bo mamy dzisiaj 3 stycznia, czyli zostało nam dokładnie 12 dni, żeby odebrać i przejąć kolejne mieszkanie, które przejmujemy w Tychach. To mieszkanie kupiliśmy też w tamtym roku, natomiast wydanie mam zaplanowane na 15 stycznia. Też musicie do Państwa wiedzieć, że nie ma sensu kupować zbyt dużo na zapas i trzymać, bo mieszkanie generuje koszty i opłaty, które ponosimy. To mieszkanie rozpoczniemy drugie flipowanie, czyli remont rozpoczniemy w okolicy połowy stycznia, czyli będziemy kończyli bytom, rozpoczynamy kolejne mieszkanie w Tychach. Natomiast do tego momentu wszystkie opłaty ponosi dawny sprzedający. Także niech ktoś płaci za nas tak długo, jak długo może, no to jest po prostu korzystne. Gdyby tak spojrzeć, to mieszkanie w Tychach, które żeśmy sprzedali, to na dzień dzisiejszy ponieśliśmy opłaty w wysokości 1500 zł. Niby nie jest to duża kwota, ale przy ROI, które chcemy osiągnąć jak największe, liczy się każda złotówka. 56 350, a 54 800 czy 700 to jest różnica. Także tak pracujemy, tak funkcjonujemy, żeby zawsze wyciągnąć dodatkowe złotówki, dodatkowy zysk. Okay. Dobrze. Pytanko dodatkowe, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Przez stronę sprzedażową token będzie do którego dnia w ofercie możliwy do zakupu? Są oczywiście dwa warunki, bo to będzie już tylko ta pula marketingowa, którą zatrzymujemy i tam będzie niewielka pula tokenu, więc albo do wyprzedania, albo do czasu emisji tokena na giełdzie, czyli do 20 lutego, na pewno nie dłużej, absolutnie nie dłużej. To jest taki okres, że tak jak powiedziałem wcześniej, żebyście Państwo mieli możliwość, ci co chcą zreinwestować zyski, ci co nie mają jeszcze 2000 tokenów, co zupełnie jest bezsensowną liczbą, żeby mieć mniejszą ilość, żeby mogli sobie dokupić. No i te osoby, które nie miały jeszcze okazji się zaangażować, a chciałyby, no to jest ostatni dzwonek w tej chwili, żeby dołączyć do projektu.
No myślę, że dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać, czy będziemy w ogóle flipować, bo wiem, że takie też głosy były, czy potrafimy to robić, czy jesteśmy w stanie generować zyski. No myślę, że wszyscy ten etap sprawdzania mamy już dzisiaj za sobą. Kolejne pytanie, jaka będzie wartość dywidendy na jednego tokena? To jest jeszcze za wcześnie, bo dzisiaj mamy wyliczone, tak jak takie krótkie sprawozdanie Państwu zrobiłem, ile sprzedaliśmy tokenów, ale z tych 5 337 140 sztuk, to oczywiście nie wszystkie tokeny są uprawnione. Także nie mam jeszcze określonej wartości, ile tokenów jest uprawnionych do wypłaty tych pierwszych naszych wypracowanych zysków, no czyli siłą rzeczy nie jestem w stanie na to pytanie jeszcze odpowiedzieć. Jeszcze potrzebujemy czasu. Kiedy będzie pierwsza dywidenda? Bo widzę, że ktoś nie dosłyszał, może to jeszcze raz, jakbyś mógł, Włodku, powtórzyć. Bardzo proszę. O pieniądzach się zawsze przyjemnie rozmawia. W połowie stycznia. Cały czas mówiliśmy, że w okolicach połowy stycznia i sądzę, że ten termin, do tego terminu dotrzymamy. Czyli za jakieś niecałe 2 tygodnie. Za tamten rok ile pozyskaliście środków, jeśli chodzi o PLN? Już. To jest dokładnie kwota 886 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o oczywiście o emisję ICO. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do Włodka, bo tutaj akurat się wyczerpały na czacie? Tak, ja mam pytanie. Tak, proszę. Ja mam pytanie odnośnie tego mieszkania sprzedanego, czy noty, które będzie sprzedawane w Tychach. Bo tam na slajdzie był koszt tego mieszkania 190 tysięcy. Natomiast sprzedaż, tak jak pan Włodek powiedział, będzie za 247 tysięcy, tak? Tak. No i takie pytanie, te 190 tysięcy złotych kosztów tego mieszkania, czy tam jest też uwzględniona prowizja dla osób polecających, te 30%, czy to jest bez tego? Oczywiście to, co na slajdzie jest, to jest slajd wykorzystany, gdzie Mariusz, który przygotowywał, nie miał jeszcze informacji o tym, iż mieszkanie zostało sprzedane, bo decyzję o tym, iż będziemy to mieszkanie, zyski z tego mieszkania wypłacać, zapadła wcześniej. Ja chciałem, żeby po prostu zysk z tego mieszkania na pewno w styczniu do Państwa powędrował bezdyskusyjnie. Czyli przyjąłem takie założenie, że jeżeli tylko mieszkanie wyremontujemy, wartość mieszkania zostanie podniesiona, to my możemy tą wartość oszacować i wypłacić. Natomiast dzisiaj dokładnie wiemy, za ile sprzedamy, bo tak mówię, podpisaliśmy umowę przedwstępną, czyli mamy już klienta, który zdecydował się na zakup i kwota została wynegocjowana na 247 tysięcy. I to jest kwota sprzedaży mieszkania. Zakup, tak jak mówiłem Państwu kiedyś wcześniej, był 150 tysięcy, koszty około zakupowe 4, remont 35-150, opłaty 1500, no i stąd wychodzi ten zysk 56 350. Czyli to po prostu jest, czyli te 190 tysięcy to jest tak jakby 70% pieniędzy, które zostały wpłacone, bo 30% poszło dla osób polecających, tak? Proszę się nie sugerować. Slajd był taką opcją przykładową, jak to mieszkanie mniej więcej wyglądało. Natomiast te wartości, które w tej chwili ja podaję, to są rzeczywiste, przeliczone wartości z kosztów, które ponieśliśmy, czyli uwzględniona praktycznie każda faktura, która jest przypisana do tego lokalu. No siłą rzeczy panowie, którzy przygotowują slajdy i prowadzą tego typu webinary, no nie mają dostępu do takich informacji, zwłaszcza tak świeżych informacji. To rozliczenie robiliśmy dokładnie wczoraj i dzisiaj, także to jest bardzo, bardzo świeży temat. Mhm. A mieszkanie zostało sprzedane, pani powiem dokładnie, bo to data jest grudniowa, w niedzielę, więc jak sobie tylko tutaj zerknę, to ono zostało sprzedane 29 grudnia. Mhm. Tylko zobaczyć. Chodzi mi o to, czy te 30% na marketing, które idzie od, wiadomo, tutaj zakupów użytkowników, czy te 30% też jest uwzględnione w tej kwocie 190 tysięcy? Domyślam się, że chodzi o afiliację 30%. Tak, o afiliację. To jest całkiem inne zagadnienie.
przypadku, jak my pozyskujemy kapitał z rynku, czy tak jak w tej chwili, to pozwoliliśmy sobie na wypłatę 30% afiliacji. Natomiast to, co rozliczamy, to już są koszty bezpośrednio zakupu, wyremontowania i sprzedaży mieszkania. To z tym afiliacja absolutnie nie ma nic wspólnego. To proszę na to spojrzeć jakby rozdzielnie. Może jeszcze raz. Ten zysk, który został wygenerowany, kupujemy mieszkanie, remontujemy, sprzedajemy i z różnicy wychodzi dla nas zysk. I ten zysk to jest kwota 56 350 zł i ona w całości będzie rozdysponowana między naszych partnerów. No ja to rozumiem, tylko że jeżeli 190 tysięcy to są koszty mieszkania, czyli zakup, remont, tam wiadomo, księgowość i tak dalej, to załóżmy 190 tysięcy, tak? Ale do tego trzeba doliczyć jeszcze 30% kosztów na afiliację. Czyli tak nie, naprawdę to jest kwota 70%. Nie, niczego nie doliczam na afiliację. Afiliacja została opłacona wcześniej. Myśmy pozyskali z rynku 886 tysięcy zł już po odliczeniu afiliacji. To jest kwota, którą dysponujemy netto. Firma, spółka taką kwotą dysponuje i tą kwotą my robimy flipy. I teraz jak już flipujemy, nie możemy odliczać kolejnych 30%, bo byśmy musieli 60% odliczyć. Także tu już niczego nie uwzględniamy, nie ma dodatkowych kosztów. Okej. Okej, mam jeszcze kolejne dwa pytania na czacie. Jeżeli jednak mieszkanie nie sprzeda się w założonym terminie, co wtedy robicie? No sprzedajemy w kolejnym terminie. Tylko tutaj należy dodać, gdybyśmy tego mieszkania nie sprzedali, załóżmy, mówimy oczywiście o tym pierwszym flipie, nie sprzedalibyśmy w założonym terminie, to przede wszystkim z jednej strony nam się sprzedaż wydłuży, ale z drugiej strony osiągniemy dodatkowy zysk w wysokości 10 tysięcy złotych, bo taki został zadatek uiszczony przez sprzedającego. Także tutaj już nie ma żadnych absolutnie strat. Można powiedzieć, że chciałbym nawet, żeby tak było, bo 10 tysięcy złotych będziemy mieli większy zysk, czyli kwota byłaby wtedy nie 56, tylko 66 tysięcy złotych zysku, a to mieszkanie i tak sprzedamy bardzo szybko. Jest bardzo dużo chętnych było, więc nie widzę żadnego problemu. Kolejne pytanie, na jakim portfelu można trzymać tokeny? O, to Mariusz, bardziej pytanie do Ciebie. Okej, czyli tak, osoby, które trzymają obecnie na stronie sprzedażowej, to mogą sobie swobodnie tam trzymać i wtedy będą miały wypłacone, tak jak to Włodek wspomniał, na portfelu main pojawi się kwota do wypłaty, natomiast osoby, które trzymają na portfelach zewnętrznych, takich jak na przykład IAM Token czy MetaMask tego typu, bo to muszą być portfele, które trzymają tokeny ERC20. Nie może to być wrzucone na portfel Ethereum, tylko takie, które posiadają tokeny ERC20. Na to zwróćcie uwagę, jeśli trzymacie na portfelach. Wtedy takie osoby otrzymają oczywiście dywidendę w Ethereum na ten właśnie adres portfela. Więcej pytań nie widzę na czacie. A Mariusz, chciałem dopytać o te portfele zewnętrzne. Czyli w momencie, jakby na przykład wysłał swojego tokena na taki mój portfel zewnętrzny, no MetaMaska akurat używam, to po prostu musiałbym zgłosić gdzieś, że ja to wysyłam, czy to z automatu się gdzieś zapisuje? No bo wiadomo, w sieci jest widoczne, że ja robię przelew. Czy to trzeba gdzieś zgłosić w takiej sytuacji? No to jest pytanie. Znaczy, ty pierwsze jak przesyłasz, to musisz sobie dodać, token na swoim MetaMasku, tak? Czyli jego dodajesz po tym smart kontrakcie STIT, tak? No ja to wiem, rozumiem, bo robię tak, nieraz. Tylko chodzi o to, czy ja muszę na przykład zgłosić na, nie wiem, na maila, na support, że ja będę przesyłał nas na portfel zewnętrzny, czy po prostu ja to robię w swoim zakresie, a że tak powiem, ekipa, która się zajmuje z stroną technicznie, po prostu widzi, że ja dokonałem tego przelewu i po prostu w ten sposób identyfikują, że to jest mój portfel, że ja to zrobiłem. To tutaj Włodek już może, co? To znaczy tak, w tej chwili mamy zablokowaną wypłatę tokenów, ona zostanie uruchomiona lada dzień, blokowaliśmy ze względów też bezpieczeństwa. Okazało się, że nie wszyscy prawidłowo zabezpieczają swoje konta. Doszło do przypadku wypłaty przez osobę nieuprawnioną tokenów i jeden klient po prostu stracił swoje tokeny.
więc jest ta opcja zablokowana, ale tak mówię, my tą opcję odblokowujemy. I wtedy taki transfer jest z automatu. Nie wymaga absolutnie naszej akceptacji, tutaj nie ma ręcznego, manualnego akceptowania takiego przelewu wychodzącego. W przypadku, jeżeli to są bitcoiny, czyli bezpośrednie wynagrodzenie, to my musimy oczywiście manualnie jeszcze to wyrazić na to zgodę, czyli zaakceptować. Natomiast transakcja EST jest czysto automatyczna. Także mieliśmy różne przypadki. No, był właśnie przypadek, że ktoś też dokonał przelewu na błędny adres, gdzieś podał adres. Także mamy już ileś tokenów straconych gdzieś tam w sieci krążących, gdzie nie powinny krążyć. Także to też w ten sposób wygląda. Też jest to pula tokenów już nieuprawniona do wypłaty. Tak więc tutaj chciałem też nadmienić, że jeśli robicie już jakieś transfery, czy to zwłaszcza w kryptowalutach, sprawdzajcie sobie po kilka tak naprawdę razy adres, czy wszystko się zgadza. Jak już kopiujecie wklej, to i tak pamiętajcie skąd ten adres, dokąd ma iść, bo takie transakcje potem mogą być nieodwracalne. Wszystko zależy, co zrobiliście, ale zawsze naprawdę nie róbcie tego nigdy na szybko, tylko dokładnie. To jest tylko dopowiem jeszcze, tak jak mówi Mariusz, to jak ja na przykład jakieś pozyskuję nowe kryptowaluty, to na próbę przesyłam na przykład jedną sztukę, jedną dziesiątą, w zależności oczywiście ile ona tam kosztuje, dosłownie wysyłam centa, aby się upewnić, czy ten adres, który wysyłam na ten, który chcę uzyskać, dochodzi, czy to jest ok, dopiero później większą kwotę dysponuję, żeby po prostu być pewny, że to się dzieje prawidłowo. Tak, i to też jest dobra praktyka, bo jeśli coś mamy stracić, to tracimy zaledwie jakiś ułamek, tak? Okej, okay, czy odnośnie jeszcze estate'a i pytania do Włodka są, czy już się wyczerpały? Wtedy będziemy powoli. Czy jest jakiś limit czasowy na weryfikację konta? Tak, formalnie są 3 dni robocze i w tym terminie powinny być. Z naszej strony, jeśli Państwo weryfikujecie, to my mamy 3 dni czasu, żeby zatwierdzić weryfikację lub odrzucić. Natomiast w naszej stronie nie ma limitów. No, możecie zweryfikować konto lub też nie. Pewnie tego nie narzucamy, nie ma żadnych rygorów, czy też tym bardziej jakichkolwiek sankcji. Jeśli konto będzie niezweryfikowane, rozumiem, że tutaj żadnych ruchów na stronie po naliczeniu tutaj naszych zysków robić nie możemy. No niestety nie, to trzeba zweryfikować konto. Jasna sprawa. To już są wymagania unijne, które są zaimplementowane w naszym kraju, także nikt z nas nic nie może z tym zrobić. Okej, jeśli nie ma więcej pytań, to oczywiście, tak jak wspomniałem, Zoomy prowadzimy, dzisiaj mamy piątek, od poniedziałku z powrotem wracamy regularnie o godzinie 20 z tego samego linku. Tak więc będą też się pojawiały nowe osoby, nie bójcie się, bo też chcemy dotrzeć też do nowych osób, zwłaszcza, że sam miałem wiele, wiele telefonów, co dalej po nowym roku, tak więc mamy możliwość dalej współpracy, dalej działania, też chcemy, żeby osoby, które nie zdążyły, miały dalej tą okazję, a przy okazji to daje nam większe zasięgi, a przede wszystkim nam, Państwu, przez to dalsze możliwości i działania, i zarobkowania również. Tak więc myślę, że ten 2020 zaczniemy pozytywnie i zakończymy również bardziej pozytywnie. Teraz mówię, skupiamy się głównie na pracy, żeby tych flipów było więcej i aby każdy z naszych użytkowników był zadowolony, bo działamy po to, żeby tak naprawdę zarabiać, a pokazać, że na nieruchomościach się da. Przede wszystkim jest to biznes długoterminowy, nie krótkoterminowy. Okej, okay, dziękuję Państwu za uwagę. Na pytanka jak można? Jeszcze jest? Dobrze, to na koniec ostatnie. Takie pytanie mam, bo właśnie sobie policzyłem, że 56 300 zł było zysku. Jest to zysk netto i też podzieliłem sobie po prostu to przez 5, jako że wiadomo 80% jest wypłacane nam, 20% zostaje w firmie.
no to z tych 20% to jest dokładnie 11 260 zł. I jak ono jest dzielone? W sensie na ile osób po prostu i czy to się, że tak powiem, w tym momencie firmie bardzo mocno opłaca, czy jak to wygląda? To znaczy jeszcze raz, w tym wypadku wypłacamy całą kwotę 56 350 zł, czyli nie dzielimy tej kwoty 80 do 20, tak jak to zwyczajowo będzie, wypłacamy pełne 100% na wszystkie uprawnione tokeny. Natomiast dzisiaj nie dysponuję jeszcze informacją, ile tokenów jest uprawnionych, bo to uprawnienie wynika w dacie 16 listopada 2019 roku. To w tej dacie miało mieć określoną ilość tokenów zakupionych w określonej ilości, i wszystkie te tokeny, na wszystkie te tokeny będziemy ten podział robili. Aha, no dobra. Będzie przydzielona. Okej, no to jeszcze mam drugie pytanko odnośnie afiliacji po wprowadzeniu już tokena na giełdę. To jak to będzie wyglądać, skoro tokeny będą już spalone po prostu i będzie ich tam około tam tych 8-9 milionów? No to... Czy po prostu jak to będzie ta afiliacja wyglądać, że będzie te 30% rozdzielane? Skoro tak naprawdę nie będzie już można kupić tokenów od firmy, tylko będzie trzeba kupować na giełdzie i trzeba mieć ten limit minimum tych 2000 tokenów. No i wiadomo też, jeżeli na przykład ktoś by wchodził za minimalną stawkę, to też nie mógłby odsprzedać tych tokenów, żeby móc czerpać korzyści z dywidendy. Mnóstwo pytań, ale chyba rozumiem, w czym problem. Oczywiście, no. W momencie jak token będzie na giełdzie, czyli mamy tą magiczną datę dla nas 20 lutego, to my emisję tokena zakończymy definitywnie. A więc nie ma nic takiego jak afiliacja. Każdy, kto będzie chciał przystąpić do programu lub z niego wyjść, to będzie miał do dyspozycji giełdę i zbycie tokenów. Innymi słowy, każda z osób, która chciałaby z tego programu skorzystać, bo tu należy, wie pan, pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest program na rok, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja pomimo tego, że mam siwe włosy, to jeszcze do emerytury, wieście mi, trochę lat mi zostało. Nie wyobrażam sobie, w wieku 65 lat będę emerytem, który nic nie będzie robił. Więc przynajmniej poza moją osobą cały czas to będziemy robili. To ma być samonapędzająca się maszyna. Czyli w tej chwili ten kapitał, który pozyskaliśmy, on jest niewielki, ale on jest w zupełności wystarczający do tego, żeby firma była samodzielna i w sposób mechaniczny, automatyczny funkcjonowała, można powiedzieć, w sposób niezakłócony, nieskończenie długo. A więc co pół roku dostajemy zyski. Co w każdym półroczu my dostajemy zyski. W pierwszym roku, drugim, trzecim, czwartym i tak możemy sobie liczyć, liczyć i liczyć. Czyli innymi słowy, każdy, kto zdąży nabyć tokeny, czyli wziąć udział w tym projekcie, to w nim jest. Jeżeli ktoś nie zdąży, to go już nie będzie. Nie będzie tej emisji. Po to właśnie niszczymy tokeny zgodnie z naszym założeniem, wypalamy je całkowicie, że my już nie będziemy emitentem tokena. Można powiedzieć, to jest emisja pierwotna, bo spółka emituje, czy mamy emisję pierwotną i ona ulegnie zakończeniu. Tak naprawdę już uległa zakończeniu. Dzisiaj zostanie jeszcze uruchomiona tylko wąska pula marketingowa, żeby te osoby, które powiedzmy gdzieś tam się spóźniły, coś jeszcze nie zwróciły uwagi, czy też chciały zreinwestować, tak jak mówiłem wcześniej, miały tą możliwość. I ten maksymalny okres to jest oczywiście do wejścia tokena na giełdę, a nie ma absolutnie żadnych powodów, planów, ani żadnych przyczyn, żeby ta data 20 lutego została przesunięta. Chcemy to dotrzymać. Zobaczcie. Z mechaniczną precyzją staramy się iść zgodnie z terminem. Wierzcie mi, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale cały czas to robimy. Mamy niewielki margines bezpieczeństwa, ale realizujemy. Zgodnie z roadmapem w tamtym roku zakupiliśmy mieszkania, sflipowaliśmy, pokazaliśmy, jak to potrafimy robić, jak generować pieniądze. Mariusz wcześniej pokazał, to jest flip na poziomie 29-30%. Jednostkowy flip. Jeżeli my go powtórzymy trzy razy w roku, to mamy 90%. 90% to są tak ogromne pieniądze, że gdyby dzisiaj tu siedział z nami przedstawiciel KNF-u, to ja mam kontrolę jutro, bo muszę być piramidą finansową. Tak to jest. Wszystko, co przekracza 10% rocznie, to nie istnieje. Takie mamy dzisiaj realia, takie mamy podejście. Te kwoty są na tyle duże, że wieście mi, jest się czym dzielić i spółka absolutnie krzywdy nie będzie miała. Proszę powiedzieć sobie, to są spore środki, spore pieniądze. Także tak wygląda ten projekt. Ja o nim niewiele mówię, zauważyliście wszyscy, ja nie jestem złotoustym mówcą, nie potrafię tego robić. Dla mnie to są właśnie liczby, które mam przed sobą, analizy.
tym jestem dobry, w tym się dobrze czuję. Natomiast ten projekt jest tak skonstruowany, wiecie, nieruchomości dzisiaj to jest taki rynek, że ciężko na nim nie zarobić. No zobaczcie sami, no kupić mieszkanie, wyremontować i sprzedać, do tego nie potrzeba świetlanych kwalifikacji. Także to na pewno się będzie działo, to na pewno będziemy robili. Mamy też określone plany związane z kolejnym projektem, ale to nie jest jeszcze czas i miejsce, żeby o tym mówić. Na pewno, słuchajcie, spotkamy się wszyscy tuż przed rozliczeniem zysków, czyli za jakieś 2 tygodnie, czy też niecałe 2 tygodnie, na pewno, bo to jest tak pewne, nie powiem jak w banku, bo nie lubię banków, ale to nastąpi. To nastąpi w styczniu, kolejne zdarzenie nastąpi w lutym, później startujemy z nowym projektem, jeszcze ciekawszym, może pod innym kątem atrakcyjnym, to też będzie się działo i z taką samą konsekwencją, z takim samym parciem będziemy to po prostu realizowali krok po kroku. U nas niczego nie zobaczycie szybkiego, żadnych szybkich rzeczy z dziś na jutro. Ja wiem, że jak ktoś ma 20 lat, wierzcie mi, kiedyś też miałem, może to dziwne jest, ale miałem. I w wieku 20 lat dla mnie zliczyły się zyski najlepiej jutro, no maks pojutrze. O. Ale 3 dni później to już było za późno. Tu się tak nie da. Natomiast jedno, co mogę Wam obiecać, to one będą systematyczne. Tu będzie systematyczność. Jeżeli ktoś chciałby zbudować sobie pasywny dochód, o którym wszyscy szkolą, uczą, każdy mówi i nie wie, jak do tego się tak naprawdę zabrać, rzadko gdzie to faktycznie wychodzi, czyli mieć ten pasywny zysk, pasywny przychód, systematyczny i stały, to jest dobry moment. To jest dobry moment, to są nieruchomości, to są stabilne rzeczy. Ten pierwszy klip, który zrobiliśmy, był namacalny. Ileś osób przyjechało na mieszkanie zobaczyć. Ja zapraszam na Bytom, żeby zobaczyć, jakie mieszkanie kupiliśmy, jak ono wygląda, jak remont odbywa się. Zresztą panowie posty zamieszczają, więc to też można wszystko obejrzeć. I takie rzeczy chcemy powtarzać, robić systematycznie. Padło pytanie, ile flipów będzie w tym kolejnym półroczu? Nie wiem. Tak naprawdę, moi drodzy, nie wiem. Trudno powiedzieć, ile będzie. Nawet nie chodzi o liczbę, chodzi o jakość. Jeżeli my zrobimy flipa i z tego flipu zamiast 30 tysięcy będziemy mieli 60 tysięcy zysku, to my mamy razy 2. Jeżeli trafi nam się perełka, to będzie 80-90. Może tak być, że marne 40 tysięcy zarobimy. Zobaczcie, jak to brzmi. Marne 40 tysięcy. Ja nie podchodzę z lekceważeniem do pieniędzy, ale tutaj takie możliwości generalnie są. Także to jest dobry biznes. I to, co mogę obiecać, na pewno każde półrocze będzie lepsze od kolejnego. Ja Was proszę o cierpliwość tylko. O cierpliwość. Patrzcie, obserwujcie, działajcie z nami, uczestniczcie w tym, co istnieje, ale ten projekt jest projektem de facto zamkniętym. Nie będziemy emitowali tokenów. Zobaczycie, bo to też ogłosimy, pokażemy link i te tokeny będą spalone. 90 milionów tokenów zniszczymy. To, co zachowamy, to będzie sztywna rezerwa po to, żeby jeszcze iluś inwestorów z pakietem określonym mogło przystąpić i żebyśmy mieli rezerwę na marketing i na uruchomienie oczywiście giełdy. To mogę Wam obiecać, że tak to faktycznie będzie. Tego jestem pewien. Włodku, no to jeszcze jedno pytanie. Dobra, bo pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie odnośnie tych właśnie minimalnego progu, tych 2000, no bo wiadomo, jak działa prawo popytu i podaży, to czy w przyszłości będzie możliwe to, żeby ten próg był po prostu mniejszy niż te 2000, czy jak ktoś będzie chciał oczywiście dokupić albo odkupić od kogoś właśnie tokeny, to czy po prostu będzie mógł mniej odkupić? Nie będzie na pewno, ten próg jest bardzo niski, 2000 tokenów, bo ten token jest relatywnie tani, jeżeli przyjmiemy tą cenę średnią 20 centów, no to ile mamy? $400? Dobrze liczę? $400 na tę chwilę jest. Dokładnie. To nie jest, moi drodzy, majątek, a na pewno chciałbym uniknąć do tak absurdalnych sytuacji, że wyobraźcie sobie, że mamy gdzieś jednego tokena za 20 centów i musimy tam przelew jakiejś bezsensownie drobnej kwoty wysyłać. To nie jesteśmy ZUS-em w pierwszych dniach działalności, żeby komuś wysyłać 6 groszy przelew miesięczny. Po prostu to jest absurdalna sytuacja. Ona by zgenerowała niepotrzebne koszty, uwierzcie mi. Za to wszyscy zapłacimy. No, nie jesteśmy instytucją charytatywną, na pewno. My mamy niewielkie koszty funkcjonowania. Jeżeli na przykład ktoś z Was przyjedzie do Katowic, do biura, żeby sobie porozmawiać ze mną, bardzo chętnie się spotkam, ale nie zobaczy niczego rewelacyjnego w biurze. To jest jedno pomieszczenie. My nie mamy filozofii, nie mamy podejścia, żeby wynająć kilkaset metrów kwadratowych i móc się pokazać. Możemy to zrobić. Nas stać na to.
ale to byłoby błędne podejście, to zmarnowanie pieniędzy, waszych pieniędzy. My chcemy zrobić, wykazać się zyskami, zrobić zyski, móc to wypracować. Także u nas zbędnych wydatków, zbędnych kosztów nie ma i ten próg 2000 to też jest takie zabezpieczenie, żeby nie dochodziło do absurdu. Znaczy, no tak, ale pytam po prostu... Znaczy, no tak, ale pytam po prostu dlatego, że wiadomo, jak gdzieś tam token po prostu byłby w przyszłości wart dużo, dużo więcej, to też czy po prostu osoba, która, no wtedy by było $400, powiedzmy, że token by były warte, powiedzmy 1000 tokenów wtedy by było warte, a nawet i 500, że po prostu z biegiem czasu jednak na wartości będzie zyskiwał ten token. To właśnie też dlatego zapytałem. Rozumiem. Jeżeli do takiej sytuacji by doszło, że rzeczywiście token na tyle by wzrósł i byłby to problem, to ja chętnie wrócę wtedy do rozmowy. Dobra, okej, okay, super, dziękuję za odpowiedź. Włodku, jeszcze pojawiło się jedno pytanie, chociaż mieliśmy kończyć. Czy wynajem wchodzi w grę? Ależ oczywiście, obowiązkowo. Przede wszystkim tak, w white paperze mamy informację podaną, podaliśmy informację o tym, że możemy już w tej chwili 50% środków przeznaczyć na wynajem. Tego nie robimy oczywiście, bo nie ma takiej potrzeby. W tej chwili koncentrujemy się na flipach. Ale też musicie wiedzieć, że sytuacja się w kraju zmieni. Jeśli mówimy o makrogospodarce, no to wszyscy czekamy na tą tak zwaną korektę, na regres, na spadki. To musi nastąpić rok, dwa, trzy, nikt tego nie wie. Ale jeżeli to nastąpi, nastąpi też korekta na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań będą spadały w dół, a już trzeba zauważyć, że spora część banków zaostrzyła politykę kredytową, jeśli chodzi o zakup mieszkań. No to będzie bardzo dobry moment, żeby też ograniczyć, zmniejszyć zakres flipowania, a zwiększyć popyt na wynajem. To też jest, będzie taki moment, że będziemy akumulować nieruchomości. Czyli mówiąc inaczej, takim bardziej przystępnym językiem, będziemy kupować na dołku i zatrzymywać. Później oczywiście tendencja się odwróci, drodzy Państwo. Cena mieszkań będzie rosła gwałtownie w górę, my wtedy zaczniemy je dopiero sprzedawać. Także na pewno będziemy zwiększać zakres najmu, ale jeszcze nie w tej chwili. Tak przy okazji, jeżeli zastosujemy taką strategię, no to siłą rzeczy wygenerujemy nieprzeciętne zyski później. No bo to jest stara polityka, tutaj nie ma nic odkrótkiego. Kupić tanio na dołku, przytrzymać i sprzedać na górce. Jeżeli mieszkanie będziemy mogli kupić za 100 tysięcy, a sprzedać później za 200, no to w międzyczasie je wynajmując, no to łatwo sobie policzyć, że jak to się mówi? Kosmos? No ale tak to wygląda. Nie jedna osoba się na nieruchomościach mocno dorobiła. Także to jest bardzo prosta strategia, także wynajem na pewno będzie, ale jeszcze nie w tej chwili. To nie jest ten etap rozwoju, nie ten etap, kiedy rozpoczynamy działalność i przygodę. Okej. Okay. Zakończyliśmy pytania. Też już minęła godzina 21 w Polsce, bo już jest, mamy 7 po. Dziękuję wszystkim Wam za to, że wytrwaliście tyle, tak dużo czasu. Zapraszam od poniedziałku z powrotem na codzienne Zoomy. Jeśli chcecie z nami również działać, czy jest ktoś, czuje się na siłach, żeby też prowadzić Zoomy, to chętnie oczywiście kontaktujcie się ze mną. Oczywiście też pomogę. I mamy możliwość działania. Mamy dzisiaj końcówkę 3 stycznia. Przed nami trochę czasu, aby móc jeszcze intensywnie podziałać i naprawdę tutaj wiele zyskać w tym projekcie. Dzięki Państwu za uwagę. Dziękuję Włodku za przybycie i widzimy się już w poniedziałek o godzinie 20. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję.